Witam. Dzisiaj troszkę na luzie, mianowicie pokażę, jak odróżnić sok, po czym można rozpoznać, prawda, że coś jest sokiem i zawiera owoce, a coś, co daje syrop czy sok owocowy, a tym nie jest. Dlatego, że producenci żywności stosują różne sztuczki i próbują jak najtaniej sprzedać nam różne wyroby, niekoniecznie dobrej jakości, a niekoniecznie jeszcze przy okazji zdrowe. Proszę Państwa, soki są w większości czerwone, owoce też są w większości czerwone, dlatego że zawierają antocyjany. Antocyjany są wskaźnikami pH, a to oznacza, że taki antocyjan zmienia swój kolor w zależności od pH. No, znamy doświadczenie ze szkoły z na przykład kiszoną, nie z kiszoną, tylko z czerwoną kapustą, gdzie robi się papierki wskaźnikowe właśnie z wywaru z czerwonej kapusty, ale możemy sobie zrobić z buraka, z innych kolorowych, czerwonych owoców. Tu mam wodorotlenek sodu, troszkę go sobie rozpuścimy w wodzie i zobaczymy, jak się zachowa taki sok po dodaniu właśnie zasady. Proszę zwrócić uwagę, że kolor zmienia się na zielony. Może go spróbujemy troszkę rozcięcić, żeby to było lepiej widać. O, myślę, że podczas przelewania widać ten kolor lepiej. Jeśli dodamy do niego z powrotem kwasu, to kolor wróci nam do czerwonego, bo zmienimy środowisko. O, proszę zwrócić na to uwagę. Tak się zachowuje normalny sok. Ale producenci lubią wsadzać masę sztucznych barwników, albo niekoniecznie sztucznych, ale pochodzenia nieroślinnego, na przykład koszemila. Koszemila jest barwnikiem otrzymywanym z takich amerykańskich owadów, także jeśli ktoś nie lubi mięsa, to nie powinien takich soków i pseudosoków pić. W każdym razie koszemila i kilka innych barwników sztucznych nie zmienia swojego koloru w zależności od pH. Tu mamy taki syrop, który jest teoretycznie od smaku żurawinowym, jest on czerwony. Ale widać, że ta czerwień jest dosyć jaskrawa, co już powinno wzbudzić podejrzenia, bo aż takiego odcienia soki nie mają. Ten kolor pochodzi właśnie od koszemili, bo koszemila nadaje taki lekko purpurowy odcień, plus jeszcze inne azowe barwniki czerwone, sztuczne. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ja wleję cały ten roztwór do tego, to nic się z tym nie dzieje. A jeżeli ja sobie go wleję do soku, to no trochę może za mało, no to wsypiamy troszkę stałego i zamieszamy. No jego kolor się zaraz powinien zmienić na zielony. O, proszę, już zobojętniło się, jest nadmiar zasady, kolor zmienił się na zielony. Możemy zrobić to samo na sodzie oczyszczonej, czyli wodorowęglanie sodu. Dokładnie będzie ten sam efekt, możemy z octem i wodorowęglanem uzyskać dokładnie to samo. Soki, które nie zawierają owoców, można sprawdzić, które zawierają, które nie zawierają, porównać z etykietą. Czasami producenci dodają, żeby poprawić sztucznie soki, to po prostu dodają tych barwników i wtedy kolor przybiera barwę taką brązową, no bo jak zielony zmieszamy z czerwonym, no to kolor będzie taki brązowy, ale ta zmiana koloru, jeżeli tam jest chociaż trochę prawdziwego soku, to powinniśmy dostrzec, tylko nie będzie zielona, tylko po prostu taki na przykład brązowy albo przebijający czerwony nadal kolor po dodaniu zasady lub też wodorowym glanu sodu. To wszystko, dziękuję.